3, 2, 1. Cześć wszystkim. Dzisiaj Oliwia z Natalią. Właśnie dojechaliśmy do celu. Dzisiaj będziemy morsować. Mój debiut był w styczniu tego roku. Natomiast Natali? Pierwszy raz. Generalnie się bardzo stresuję, bo jestem z reguły zmarzlakiem i nie wiem, czego się spodziewać. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Damy radę! Lecimy! Jesteśmy już nad jeziorem. Widzę, że Natalii jest zimno. Zimno ci? Zimno mi jest, mega mi jest zimno. Ja nie wiem, jak ja wejdę do tej wody. Zaraz zobaczymy, okaże się. Nie. No dobra, to czas na rozgrzewkę, bo zimno. Zaczynamy. Zimna? Zimna. Nie chcę tam wchodzić. Nie, no chcę. Ale zimno. Na razie jest w porządku. Ej, trzeba wyjść i zmoknie. Nagrywasz? Żartowałam, jest ciepło. 30 stopni. Dajemy radę. Jesteśmy w Hiszpanii, gorąco, upał, woda parzy. Dobra, teraz czas na skok na główkę. Uwaga. To pewna jesteś tego? Nie. 3, 2, 1. Dobra, żartowałam. Wchodzimy normalnie. Taki joke. My już przebrane i najedzone. No i co, ja już jestem po pierwszym morsowaniu. Oliwia już któryś raz z rzędu. Co mogę powiedzieć? Jeżeli chcecie zacząć przygodę z morsowaniem, to pamiętajcie, aby zabrać ze sobą jakąś osobę, która wam potowarzyszy, bo jednak jest to ważne i jednak jest to jakieś ryzyko, że może się coś stać. Na pewno morsowanie podniesie waszą odporność. To właśnie my chcemy osiągnąć, dlatego zaczęłyśmy tą przygodę i mimo to, że ja na przykład jestem mega zmarzlakiem i myślałam, że w ogóle nie wyjdę do tej wody, to jednak przełamałam się, żeby tą moją odporność wzmocnić, tak? Dobra, już nie przedłużamy. Wbijajcie na Natalii Insta. Link w opisie. Do zobaczenia w następnym odcinku.